Cosmic Underground Train w Poznaniu. Jest 6 października, znajduje się na dworcu Poznań Wschód i jak można zauważyć przede mną znajduje się pociąg specjalny Cosmic Underground, który dnia 20 września wyruszył z Tallina z Estonii i po około półtora miesiąca dotrze do Portugalii. Przez kilka dni pociąg ten będzie gościł również w Polsce. Zawita do takich miast jak Bydgoszcz, Legnica, Wrocław, Jelenia Góra, Warszawa, Tor. Dziś, 6 października, pociąg ten zawitał do Poznania. Skład ten obsługiwany jest przez firmę PKP Cargo, która jest jednym z patronów tego projektu. Drugim, równie ważnym partnerem jest spółka PKP Intercity. W wydarzeniu udział biorą artyści sztuk wizualnych, rzeźbiarze, projektanci, architekci, pisarze, dziennikarze i badacze akademiccy. Między innymi będzie można tutaj spotkać Stefana Kornackiego, Mariusza Lubomskiego, Tadeusza Cebo oraz innych artystów polskich. Wyjątkowość tego składu polegać będzie na łączeniu pasji podróżowania ze sztuką artystyczną. Projekt Cosmic Underground opowiada historię grupy naukowców zainspirowanych przez Alberta Einsteina i jego teorię względności. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, iż pociąg ten łączy wschód Europy z zachodem. Czyli tak naprawdę dwa odrębne światy, dwie odrębne kultury, wschodnią i zachodnioeuropejską. W składzie tym można zauważyć różne wagony towarowe. Kilka z nich można spotkać w normalnych kursach towarowych. Kilka zostało już dawno wycofane. A w przeszłości wagony te służyły między innymi do przewozu bydła. Co znajduje się w ich środku? Niestety nie wiem. Nie miałem okazji zobaczyć tych wagonów od wewnątrz. Informacje o tym składzie posiadałem już kilka dni temu. Wczoraj udało mi się zdobyć jego rozkład i w dniu dzisiejszym od samego rana na niego polowałem. Niestety w miejscach, w których się pojawiałem, pociąg ten już przejechał. Zawsze spóźniałem się około 10 do 15 minut. W końcu po południu wybrałem się już na stację Poznań Wschód, gdzie będą odbywały się przedstawienia i wykonałem ten krótki filmik. Serdecznie zapraszam do obejrzenia dalszej jego części.
pojechała? Pojechała? Nie więcej. Ja bym nie więcej. Tam jest Malta, tak? Tak. Ale musimy jechać tam. Tak. W każdym razie tak.